Cześć, witajcie w nowym vlogu. Deszczowo u nas. Pokażę krótki haul zakupowy. Króciutki. Witamy. Witamy. I po kolei tak jak mamy. Makaron spaghetti. Dwie minuty? Dobra. Dwa bataty. Z tego pewnie powstaną frytki pyszne. Dalej. Już wam pokazuję. Puszka pomidorów to jest, czekajcie, to są drobno krojone. Zazwyczaj takie kupujemy, oczywiście można jeszcze kupić pomidory w całości, ale te są o wiele wygodniejsze, na przykład do sosu, do spaghetti powiedzmy. Nowość w naszej kuchni, powiem wam. I tu nie chodzi o to, że to jest kawa, tylko o to, że to jest kawa bezkofeinowa. Specjalnie dla Marzenki. Specjalnie mówisz? A ja też będę pił. A skąd wiesz, że to jest bezkofeinowa? Bo teraz jest tak. Co? Bo jest napisane tutaj. Aha, to dek oznacza bezkofeinową. No, bo oglądałem inny i było też tak napisane, także nie z tego założenia. Także powiem wam szczerze, że no. A czy ona w ogóle była na dziale kaw bezkofeinowych? Tak. Ale oczywiście jak to ja sprawdzę sobie, czy tak faktycznie jest, bo jest aromatyczna na 3, intensywna na 5, dobra. Muszę sobie nawet zrobić. Jestem bardzo ciekawy tej kawy, tak. Powiem wam. Bo kiedyś jak byłem jeszcze, no nie że dzieckiem, ale nastolatkiem, to piłem kawę bezkofeinową, ale taką miloną sypaną. No to będziemy. Także to będzie też, bo to jest ziarnista, nie wiem, czy powiedziałeś. Troszkę więcej takiej kawy ziarnistej, co? No to i można już pić ile chcesz. Ile dusza zapragnie. No to zobaczymy. No pachnie. No pachnie tak samo jak kawa, szczerze. No bo słuchajcie, kawa bezkofeinowa się różni tylko tym, że nie ma kofeiny, a smak i aromat jest ten sam. No to przynajmniej tak powinno być. Dobra, dalej przechodzimy do mleczka. Tu jeszcze mamy takiego arbuzika fajnego. Musi być schłodzony do lodówki, go damy, bo najlepiej tak smakuje. Co tutaj jeszcze mamy? Czosnek, który się kończy, jabłuszka takie, wiecie, te wczesne, jarzynka, będziemy robić, a od razu udko z kurczaka, będziemy robić zupę ogórkową, bo mam już ogórki dobrze ukiszone w lodówce. Tu jakieś słodkości, natka pietruszki i koperek. Tutaj jakąś nowość Marek wyniuchał. Co to jest? To jest ten kwas chlebowy, czy co? To jest kwas chlebowy, a to są dwa różne, tak? Tak, bo to nie jest pod tyle, to jest kwas chlebowy. Tak, kwas chlebowy. Także Marka ostatnie. Kwas po wczasach. Tak, kwas po wczasach, bo dużo tego zampił. Ziemniaczki, tu jeszcze coś słodkiego. No i oczywiście szkoła, szkoła, szkoła. Witaj, szkoło. Zeszyty i jakieś okładki. Tu wam powiem, z okładkami to zawsze mamy tak, że. I tak dokupujemy już jak są podręczniki, jak już mamy te podręczniki, ponieważ często wiecie, one tutaj mamy w sumie trzy okładki na krzyż i no zawsze do jakiegoś, na jakiś podręcznik tam będzie pasowało. Natomiast no, może się tak zdarzyć, że zostaną jakieś niewykorzystane i bez sensu, więc jak mamy podręczniki, to idziemy właśnie do takiego sklepu papierniczego. I tam nam pani nabiera okładki i mamy wszystko elegancko dopasowane. Jedynka jest bez kofeiny, a dwójka jest kofeina. Aha, czyli jedynka, a bez to jest dwójka, tak? Tak, nie wiem. To jest bez kofeiny, a to jest kofeiną. Czyli jak załączysz ekspres, to trzeba jedyneczkę. Trzeba za każdym razem sobie ewentualnie tam wybierać, bo jak zapiszesz, to tak będzie. Tak? Także potem możesz pić ciągle bezkofeinową i się zdziwisz, że ten... I się potem dziwisz, że kawa ci nie chce pomóc. Że ci nie podnosi. Że cały czas piję bezkofeinową. Dobra. No to tyle. Jeszcze nie. Ja wam jeszcze coś powiem. Ja tak latam z tą kamerą, wiecie. Dzisiaj jest tam jeszcze trochę chleba, 4 kromki, ale stwierdziłam, mam drożdże, mam mąkę, inne potrzebne rzeczy. Dobra. Zrobię dzisiaj, a dawno nie korzystałam z Thermomixa. Uwaga, uwaga. Bułki wrocławskie. Także zobaczymy, czy mi wyjdą. Fajnie wyglądają. I taka świeża bułeczka z masełkiem. To jest to. Ale czekajcie, czas przygotowania 20 minut, a czas całkowity... No, 2 godziny, no bo wiadomo... To musi wyrastać. No nie. Tylko... Słuchajcie, to kupiłem z takiej czystej ciekawości, bo to nie jest na polski rynek. To widać, że jest naklejka, więc nie były przygotowane na polski rynek. Because?
i dlatego smak może być zupełnie inny niż tych na polski rynek, bo jest taka teoria, nie, że to co idzie na wschód to jest jakościowo zawsze lekko gorsze. Nie wiem czy to prawda czy nie. A ja słuchajcie jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj dopowiedzieć, bo jak dzisiaj byliśmy w galerii, to było stoisko cukiernicze, no i wiecie, torty akurat były wystawione. I tak idę i patrzę i powiem wam tak. Rozmiar tortu, ten który był u Michasi na urodzinach, w lokalu był na osób 15. A jak ja się zapytałem pani na stoisku cukierniczym, na ile to jest osób, to pani powiedziała, że na 8. A na 15 były takie, wiecie, duże torty. Bo prawda też jest taka, że jak goście dostali tort, słuchajcie, ja nie chcę kłamać, ale one były gdzieś takiej grubości jak ten batonik i jeszcze szły, wiecie, w trójkącik, nie? Także to były takie, jakby to powiedzieć? O, śliziki po śląsku. No, także tak, taka akcja była. Można było przez nie Kraków zobaczyć spokojnie, nie? I taki ślizik wychodził 26 zł? Czy 23 zł no, za sztukę, jakoś tak. Premium, tak. A premium tort, to. Także tak. Jeszcze można robić niezły biznes na tortach premium. No a my za chwilę będziemy pić kawę bezkofeinową, no i tyle. I robisz bułki! Zupa ogórkowa, właściwie najpierw wywar. Tu już mam ogórki poszatkowane, tu jeszcze pójdzie poszatkowane, potarte. Tu jeszcze potrę sobie później, o, na tych oczkach zawsze trę, ugotowaną marchewkę, pietruszkę i inne przyprawy, a popatrzcie na to, bułeczki, ciasto drożdżowe wyrosło, uformowałam z nich takie bułeczki i teraz każdą z nich, o, musimy tak sobie na pół przekroić, powiedzmy tą kopystką, nie będziemy, to nie jest przekrojone, ale do samego dna trzeba tutaj ją tak sobie, o, wyszło nam 7, a to w zależności też od tego jaki sobie zrobicie, o, ta troszeczkę za bardzo mi, dobra, no i teraz przykrywamy je ściereczką i zostawiamy na 15-20 minut do wyrośnięcia, po czym do piekarnika nagrzanego do 200 stopni, też gdzieś na 20 minut. Dobra, no to rośnijcie dalej, a potem wam pokażę efekt końcowy. I bułeczki gotowe. Wyciągamy. Na bogato zaparowało, ale zaraz przed wami odkryje się piękny widok. O, już. Ale powiem, popatrzcie. Ci, wyglądają jak ze sklepu. Wyglądają fajnie. O, te się nawet przytuliły i złączyły się, ale nie szkodzi. Są gorące. Zaraz tylko zobaczę tu. Też przypieczone. Fajne, będzie kolacja. Jakie to są, poznańskie? Wrocławskie. A kiedyś takie coś było, pamiętasz? Bułki wrocławskie, a teraz to już tego jakoś nie mam, ja nie kojarzę. Ale prosty moment. Przepis, oczywiście ja wiecie, ja korzystałam z Thermomixa. Ach, doświetlenie. O, od razu lepiej. Prosty przepis, pół kilograma mąki, 30 gramów masła, 20 gramów drożdży, sól, cukier, mleko, woda, dobra, tu już proporcji wam nie podam. Dzisiaj na kolację będę jadła bułkę. Ale wiesz co mnie ciekawi, czy będą takie tak długo trzymały wilgoć jak kupne? O, tego nie wiemy, prawda? Bo to są pierwsze takie, że tak powiem, wypieczone u nas bułki. Zobaczymy, czy się, no właśnie, czy ta wilgotność, czy one będą później takie, no dobra, a to wam powiem, jak przyuważę, chyba, że nie zdążę, bo wszystkie zjem, ale na pierwszy strzał pójdzie bułka z masłem. Po prostu bułka taka z masłem. Najlepsza. Tak, ale oczywiście ona jeszcze jest za gorąca, musi troszeczkę wystygnąć. Zupa ogórkowa gotowa, także jutro będzie się działo. To znaczy, wiecie, jak u nas jest. Jak ja gotuję zupę, to ją mamy na co najmniej 2 dni. Także załatwiona sprawa obiadów. A ja wam powiem, że ja bardzo lubię osobiście bułkę ze smalcem i do tego zupa ta pomidorowa. O, też może być, ale bardziej ogórkowa. Co? Ja tak lubię, albo chleb ze smalcem, do tego zupa ogórkowa. A słuchajcie, wracając do bułki suchej, ja wam coś pokażę, na TikToku już jest. Jak bułki się nam zesuszą, to zrobimy domową bułkę tartą. Tak, to jest fajny patent, bo... Stary, jak świat. No bardzo stary. Moja mama to jeszcze kiedyś mieliła, wiecie, w tej ręcznej maszynce. Ale na przykład, no, bo taka jest prawda, w tych sklepowych bułkach tartych jest też chleb suchy, przetarty. No, często no jest to w sumie eko, bo czasami, no, jakby to powiedzieć. Znaczy, może producenci to robią na zasadzie takiej, no... Oszczędności, bo taniej. Żeby, tak, taniej. Natomiast u nas w domu, jeżeli bułka się zesuszy chleb, no to wszystko możemy zmielić i naprawdę
Super sprawa, nie? A czasami tak jest, wiecie, za dużo kupimy pieczywa. Ja na przykład mam patent taki, że ja kupuję pieczywo i mrożę. Świeże pieczywo, ale nie każdy tak lubi, prawda? No, ale to nie czuć różnicy. Nie. Ja na przykład nie wyczuwam i dla mnie to jest bardzo wygodne, tak? Że ja mrożę sobie pieczywo, ale piszcie mi, może wy macie patenty na świeżość pieczywka. Słuchajcie, a skoro mowa o jedzeniu, to ja wam pokażę, co dzisiaj odkryliśmy. Pan George, czyli króliczek, on ma jakąś fazę, on szuka wapna i ja nie wiem, czemu nie brakuje wapna i wziął się za obgryzanie naszych ścian. Tu przed chwilą lizał ścianę, tu. I my się, słuchajcie, teraz szybko za chwilę ubieramy i jedziemy do sklepu zoologicznego. Jest 8 godzina, sobota, a my jedziemy kupić mu jakieś wapno do gryzienia, do lizania, tak, bo... Tak, można tego potrzebować. On, słuchajcie, bierze te różne leki, ja tam nie wiem, jak one działają na organizm królika i może faktycznie on potrzebuje tego wapna, no więc jedziemy mu kupić wapno do gryzienia. Może będzie w sklepie zoologicznym. Chyba do 21 czynny, nie? Nie, jest nawet pudo, więc spoko. Także my się, czyli za 20. My się wybieramy i jedziemy po wapno do króliczka. George, pokaż się wszystkim. A tu też, słuchajcie, trochę ksianki już obżartu. Jak on tu tymi zębami wszedł, to ja, słuchajcie, nie wiem. George'uś, pokaż się państwu wszystkim. O, tu jest George'uś. Nerwowy jak nic. Bułeczki już wystygły. Właśnie pierwszą przekroiłam, pokażę wam w środku. Zobaczcie, jaka fajna, mięciutka, puszysta. Do tego teraz masełko, najlepsze, fajnie wypieczona, chrupiąca. Polecam. Dla mnie to jest ostre. Dla ciebie to jest właśnie ostre? Właśnie, mówimy o ostrości. Słuchajcie, rewelacyjne danie. Tak, bardzo szybkie, makaron, to znaczy makaron wiadomo osobno, kurczak podsmażamy, śmietanka 30, redukujemy to, sosik się fajnie zrobi, dodajemy papryczkę chili i rewelka. No, wszystko razem łączymy, pietruszeczka i ale ja wam, słuchajcie, zdradzę, to nie jest pomysł Marzenki na to danie. No nie. To Michasia jest, słuchajcie, autorką tego dania, ona to kiedyś zrobiła. Pierwszy raz, drugi raz, ja potem to podłapałem i naprawdę proste przede wszystkim, szybkie, tanie, no i smaczne. Także takie dania Michasia, słuchajcie, wymyśla. Nie wiem, jak ona to wymyśliła, że takie coś zrobiłam. No, mówi, że nigdzie tego nie podpatrzyła. Ona ma mnóstwo pomysłów. Poza tym, wiecie, takie dania z makaronem, różnego rodzaju wariacjami na patelni można na własny sposób tam dopasowywać i dodawać rzeczy, których się lubi, które się lubi. Także, czy to szpinak, czy po prostu zrobić to na przykład bez mięsa, albo mięso mielone, no... Znaczy, ja wam powiem, że tu są właściwie tylko 4 składniki. Jak chcecie się dowiedzieć, jaki jest przepis, to koniecznie wpadajcie na TikToka marzenajmarek.yty. Tam się dowiecie. Tam już jest przepis i... Znaczy jest albo będzie. Jest albo będzie. Nie, chyba będzie, słuchajcie, także to będzie wkrótce, ponieważ dzisiaj jak to nagrywamy, to ten vlog idzie już w środę, nie? Tak. A w środę będzie coś innego, także w środa, czwartek, piątek, może w sobotę będzie. Ach, to Marek się pospieszył jak zwykle, także zajadaj. Ja tylko chciałam jeszcze do widzów skierować dwa słowa. Po pierwsze, serdeczne podziękowania za życzenia dla Michasi z okazji urodzin. Pod naszym vlogiem, na Instagramie, wiecie, w prywatnych wiadomościach było bardzo dużo życzeń dla Michasi z okazji urodzin, także bardzo dziękujemy w imieniu solenizantki. Także to jest zawsze bardzo miłe i jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Nie jestem w stanie odpisywać i jak dam radę, serduszkuję wszystkie życzonka, ale na pewno je przekazuję, że mnóstwo tych życzeń na naszym Instagramie Marzena i Marek i oczywiście w komentarzach tutaj. A propos komentarzy, no to cóż, stara sprawa albo dla nas właśnie no świeża. Bardzo dużo też piszecie komentarzy na temat właśnie całej tej sytuacji z poprzedniego vloga urodzinowej i dużo jest też tych komentarzy, które no o dziwo mnie to zdziwiło, że są osoby, znaczy praktycznie osób, wszystkie takie są. Też tak, znaczy potwierdzają sytuację, potwierdzają naszą reakcję. Znaczy podzielają nasze zdanie, o. Że też byłyby nerwowe, że też miałyby, no czułyby rozczarowanie i tak dalej. Ale ja wam powiem jedną rzecz, co zrobiliśmy, znaczy nie tak, bo faktycznie mogliśmy to zrobić, ale... Znaczy ja myślę, że za chwilę do tego tematu tak? Wrócimy. Bo Markowi stygnie makaron! Słuchajcie, mi stygnie makaron, ale nie, dzisiaj jest dopiero poniedziałek, jak tu nagrywamy tą staweczkę, a ja poczekam do jutra, do wtorku, aż... Aha!
może ustosunkuje się pani menadżer, menager, kierownik, mam nadzieję. No i ja, słuchajcie, wrócę do tego tematu, także ja jeszcze daję szansę, nie chcę się tu wypowiadać do końca, ale znaleźliśmy w internetach, no, różne opinie na temat tego lokalu. Dobra. Ale do tego wrócimy. Dobra, ja idę jeść makaron, pyszny, rewelacyjny, a Marzyna tu już śpiewająco. Tu się gotuje kukurydza, bo zaparowało wszystko. Idziemy do Marzenki. O, jest zaparowana cała. Witam. A ja idę po lampę, która przyszła do... No właśnie, gdzie będzie Marzena ta lampa docelowo? Nie wiem. Ostatecznie. Muszę najpierw zobaczyć, jak wygląda. Ja mam nadzieję, że ona jest w całości. No weź, nawet nie... Czekaj, ci pomogę. Nie, nie trzeba, spoczko, daję radę. Ja chcę zobaczyć, takie jak ona pudło wygląda na żywo i wtedy zadecydujemy. Tak, słuchajcie, to jest lampa, która teoretycznie ma iść do łazienki, ale możliwe, że do łazienki pójdzie ta sypialnia, a ta pójdzie do sypialni. Marzena tak sobie wymyśliła, bo jej się ta kropla kojarzy z wodą, więc tam przy lustrze będzie wyglądała naprawdę sikalafon. Tylko, żeby ta kropla, ona musi świecić faktycznie, wiecie, intensywnie. Ale żarówki są takie same w środku będą. Dwie takie same. Bo kropla jest mlecznym szkłem, nie? A ta jest takim... No, nie wiemy jak. Ombre, powiedzmy. Słuchajcie, to jest ombre, ale tak naprawdę to jest opisu ombre, a myśmy nie widzieli tego ombre. Dobra. To... O, piękne kukurydze, tu już są wersje ugotowane. Ja uwielbiam kukurydzę. A wiesz, czy mi się to kojarzy? Jak byliśmy w Anglii. Ile to już lat temu? 13? O, nie, 14 nie. lat temu, matko. Jakie ty masz wspomnienia? Co ma kukurydza z Anglią? Tam jedliśmy kukurydzę. No ale w Polsce też jesz. Ale tak szczerze powiem, to ja jem dopiero od tego czasu chyba kukurydzę w Polsce. Dobra, dawaj to. Jestem ciekawa co? Tej lampy. A wiecie co? Ciekawa jestem, jak w ogóle potoczy się historia lustra do łazienki. Nie, już pan potwierdził. Tak? Tak, że jest zamówione i czekamy na zrobienie. No bo ono będzie, bo to lustro będzie fazowane. I dlatego nie mógł tego robić u siebie, chyba tylko gdzieś zlecił. Aha, i zamawia. No bo wydaje mi się, że nie wszyscy szklarze, czy stolarze fazują lustra. A propos lamp, to jak widzicie za Markiem, lampa wisi jeszcze. Ohoho, ty, ale co to za dziwny ten... Może nożyczki ci podam, co? Nie, nie, nie lubię nożyczek. No uwaga. Ale... Open, bo... Ta, o, jajka, świeże jajka. Salmonella jak nic, dobra. Umyję ręce. Nie, bo pani mi pisała, bo słuchajcie, kupiłem tą lampę na Allegro, ale lokalnie. Po raz pierwszy kupiłem na Allegro lokalnie. A co to znaczy lokalnie? Szczerze ja powiem, to ja nie wiem, to do mnie to jest takie dziwne, ale to się tak nazywa, bo na Allegro też ludzie sprzedają tak normalnie, nie? A to jest jakieś Allegro lokalne. A bo to nie jest jakby, to jest od kogoś prywatnie, to jest ktoś, kto ma jakiś taki używana sklep, taki sklep? Nie, ona ktoś ją sprzedał, ona jest podobno oryginalnie nowa zapakowana, bo ona w wersji sklepowej kosztuje 1700 zł, a ja za nią dałem 650. To miałaś mega rabaci. Zanówkę i jeszcze, słuchajcie, przyszły te jajka. Jajka. Ale o, folia. Słuchajcie, wiecie jaka ta folia jest droga? Hmm? Rolka tej folii chyba 70 czy 80 zł kosztuje. A ile jest metrów rolkę? Bo to też nie dużo nawet jest tego jest. A tu widzę, ktoś naprawdę... Na bogato zapakował. Wszystko ładnie. Kartonik widać ładny. No to już... Dobra, to na chwilę tam... Plus. Ale ty, nie, ja tej folii nie wyrzucę. Nie, no właśnie, ona się przyda. Ona się może przydać do jakichś... A jak ja mam potem, słuchajcie, 7 dych wywalić za folię, to już bez przesady. No i popatrzcie, lampa jest faktycznie... Ale ej, delikatnie z nią, bo ty tak rzucasz. Dobra, ja lecę na dół. Dobra, chodź tu potem... z tym. Tak się prezentuje, powiem wam. Proszę, jak... Ona była otwierana, bo to tam było... I żeby było. A to jest Artemidę? Nawet tak, nie wiedziałam. Artemidę. No stąd ta cena chyba jest. Jestem znaczy, to na pewno jest ta cena. Dobra, ciekawe. Zapakowana była pro. I teraz słuchajcie... A co w środku? No jest... Srebrny. Ja patrzę, czy wiecie, czy... Bo ludzie... Ale nie, no wygląda na nowy. Ale chwila, aha, bo jest dobra. Dobra. Już się wystraszyło. Ojeju. Coś tam szczeliło. Nic nie szczeliło, coś ty jest taka nerwowa. Jestem przewrażliwiona. Nie, ja w ogóle dam z powrotem do tego. Ale my ją chyba przymierzymy i wiesz co, chyba jednak ją damy do łazienki. Widzę. Myślisz? Czemu? Nie wiem, jakoś tak ta pierwszy rzut. No jest, słuchajcie, naklejeczka oryginalna. Przepraszam, ile to kosztuje? Ta wersja 650, nowa 1700. No to wiesz, ale to tu płacisz za markę. Nie urywa, że tak powiem. Tu nie płacisz za
Znaczy nie, no wygląd jest, no powiedz, że nieładny wygląd. Nie, no ładnie wygląda, podoba mi się kształt. Słuchajcie, szkło jest naprawdę ładnie ombre, czy jak tam się to... Czy jak tam się to zwie? Słuchajcie, ja jestem jak z jajkiem, bo się boję. Chodźmy do łazienki z tym czymś. Ale wiesz co, tam będziesz widziała? Ja wiem, no nie będę widziała, no ale, bo tutaj hełmofon jest. Ale ja wam powiem, że ta też tutaj nikt nie należała. No jak nie, się nie mylę, to 600 też kosztowała, ale nowa. No. No myślę, żeby tu ładnie wyglądała. I wiesz co, też biała jest, nie? Taki, to jest przypadek. A co myślicie? Piszcie w komentarzach, jak to wam przypasuje wasze gusta. Bo słuchajcie, czemu w ogóle zmiana lampy? Bo ta lampa jest nówka nieśmigana i by też mogła być, tylko że tu jest taki problem. Ale tak, ta lampa się załącza sama na czujnik ruchu. I tu by praktycznie trzeba było świecić światłem tym górnym, gdyby świeciła tylko ta, ale dużo światła dawała. A niestety jak ona świeci w tej wersji, no to tego światła, popatrzcie ile tu wyjdzie. Tak. Garstka. I powiem wam szczerze, że... Daję ci przytrzymać. Że po prostu wiem, że w łazience potrzeba dużo światła. Skoro tu będzie lustro, wiecie, a tamta lampa z mojej sypialni jest mleczna całkowicie. Ta jest taka przechodząca. Boję się jej trzymać, nie wiem czemu. No to może daj. I myślę, że ona da więcej światła. Ale bardzo ładnie wykonana, powiem wam. I wykonana. No, a zobacz jak tu ładnie nawet wszystko. Bardzo ładnie. Ale no nie, no popatrz. Popatrz, popatrz. Tu bardzo ładnie wszystko wykończone. Bardzo. Nie, sikalafon. A jak ją zamontujesz, to będzie długo wisiała czy spadnie? Nie, żarcik! Nie, no to dobrze, no to trzeba kupić odpowiednie wkręty znowu. Tak. Ale to Marek, to chyba... Ty o tym powinieneś wiedzieć. Ale słuchajcie, ona będzie dopiero zamontowana, jak przyjdzie lustro, a lustro... A to na pewno. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, znaczy w tym tygodniu to nie będzie. Nie no, za tydzień myślę, że pan przyjedzie. No to już wrzesień. Bo za tydzień mamy prawie, że początek roku szkolnego. Dajcie znać w komentarzach, jak się wam ta lampa podoba. Oczywiście będą tacy, co skrytykują, że dba dziewnie. No, myślę, że komuś się spodoba. Na pewno myślę, że to znaczy mnie się podoba, nam się podoba i to jest ważne. I tak jak mówię, test tej lampy będzie dopiero jak zamontujemy lustro i myślę, że ten model tutaj będzie dobry w łazience, a tamtą z sypialni zostawię sobie w sypialni. Także piszcie. Byłem na zakupach w Biedronce i coś wam pokażę. Popatrzcie, koperek z Biedronki, złoty 29. Koperek w zieleniaku, 3 zł. Jakiś komentarz potrzebny? Ile by można z tego było zrobić takich pęczków? O, chyba z 10. No. Dobra przebitka. Także takie cuda, tylko w Biedronce, no. To tak przy okazji. No nie, no bo to w zasadzie w praktycznie wszystkich supermarketach, czy tych takich dyskontowych sklepach są takie pęczuszki. No, ale wiecie, nasze króliczki lubią koperek, więc się im kupuje ten koperek. Ale tak dzisiaj, no czysty przypadek, nie? Idę, patrzę, takie pęki są. Dobra, odezwiemy się za chwilę. Tak, kupiłem kołki do lampy. Niestety znajdujemy się w dziwnym miejscu. Tu kiedyś było Tesco. Tu tętniło życie, tu było ludzi co nie miara. Pasaż jakoś funkcjonował, a teraz tu jakaś jedna restauracja się chińska ostała. Trochę tu zapach przyjemny, średni. Tak to wygląda. I apteka chyba działa też. I apteka. I powiem wam, że jest średnio. Ja się obawiam, że za ileś lat te wszystkie galerie tak mogą skończyć. Jak większość galerii no. Może tak wyglądać. I to jest, wiecie jaki to jest hektar powierzchni? Znaczy hektar, no. To jest bardzo duży sklep. No, bardzo duży. Ja sobie pamiętam, byłem dzieckiem, no gdzieś tam 8 klasa może, to tu był wtedy hit taki sklep. Potem to Tesco wykupiło, a teraz tego nikt nie chce kupić i zostały tak, takie pustki. Ja po prostu bym się przyniosła, wiecie, gdzieś w jakieś miejsce takie, Taki obraz katastroficzny. Tak, tak, tak. Do przyszłości dalekiej i tylko wiecie, takie są... Słuchajcie, ja sobie przypominam, a nagrywa szczątki. To w ogóle Michaśka? Tak. Ja sobie, słuchajcie, przypominam czasy, jak jeszcze były sklepy, to jest amerykański film, jak pokazywali takie opustoszałe jakieś sklepy, coś, nie? Słuchajcie... No... To jest taka wizja przyszłości, nie? Jak są takie... Obym, słuchajcie, źle nie wykrakał, ale... Kiedyś tak może się okazać, że te wszystkie galerie, centra handlowe tak by to kończyły. I ogólnie dosyć przytłaczające to jest. Słuchajcie, teraz. W sumie no, ja już jestem dinozaurem, to wiecie, ale za naszych czasów pamiętasz jak się pozmieniało? Na tym, Praktiker był kiedyś tak, taki, myśmy kupowali tam ten, rzeczy do mieszkania, jak remontowali pierwszego. Tam już zostało teraz równiutko, wszystko zdemontowali. To prawdopodobnie też chyba kiedyś zdemontują, no bo po co to utrzymywać? Zobaczcie, ile tu światło niepotrzebnie nawet świeci. No też tak uważam, to jest niepotrzebne.
Słuchajcie, jest nadzieja, będzie... Ale dzisiaj nie będę montował tego, stwierdziłem. Nie? Nie, bo nie chcę tego, wiesz, kręcić, odkręcać. No to w takim razie muszę się z wami pożegnać. Nie, już. Ja jeszcze się nie pożegnam, jeszcze w domu mam coś do powiedzenia. Będzie dobra. Grubo. Idziemy do domu, będzie grubo, będzie chudo. O, słuchajcie, tu był sklep kiedyś zoologiczny, jak się nie mylę, pamiętasz? Tu gdzie sklep, tam był kiosk ruchu, taki no, kolporter, coś takiego. No tam widzicie, tu jakieś sklepiki były, a teraz tu po prostu jest przerażająco, popatrzcie. Tu była taka strefa gastronomiczna z tego, z Tesco. Kiepsko to wygląda. Tu były różne wyspy, wiecie, jak to tak w tych centrach. No to nie było jakieś takie mega duże centrum handlowe. Dobra, idziemy, nie ma co. Bo nawet te drzwi już mówią same za siebie. I w ogóle, słuchajcie, parking. Parking był zawsze zawalony, pełno aut. Tam stacja paliw była z Tesco. Nie wiem, czy to jeszcze w ogóle działa. Nie, chyba też nie działa. Teraz tylko Obi się ostało. I Selgros. Aha, i nawet zobaczcie ta informacja. Jesteśmy otwarci, bo już ludzie chyba to mijają, tak wiecie. Szerokim łukiem. No Obi jeszcze działa, jakby nie było. Nie no, może kiedyś coś tu powstanie, ale... Naprawdę duży budynek. I stoi i marnieje. Nie ma chętnych. Jak byliśmy w sklepie, była nadzieja na ładną pogodę. Nie minęła godzina i popatrzcie, jakie chmury znowu przylazły. I Marzenka się pojawiła na dodatek. O, kawę piję moją. A ty nie możesz pić takiej kawy? Bez kofe... A ty pijesz... To jest kofeinowa. Ty, tu duchy są chyba. Same drzwi zamykałem. Dobra. Ale ciepło ale jest, nie? Ale znowu się tak zrobiło, wiecie, chłodno. Myśmy, ja wam powiem, że myśmy już dawno nie siedzieli tak na balkonie. Przed wyjazdem na wakacje mieliśmy takie balkonowe, wiecie, wieczorki. I przesiadywaliśmy sobie tutaj, czy słuchaliśmy... No właśnie, lampki się nie świecą. Tak? No, nie świecą się jeszcze, ale... I było ciepło, dłużej, jasno. Teraz zauważyliśmy, że coraz wcześniej się robi ciemno. No, to jest naturalne. Nadchodzi i norma. Normalne, bo zbliża się jesień. Ale ja na przykład lubię bardzo jesień. Ja w ogóle wszystkie pory roku lubię. I takie... Często mam też tak, wiecie, że lubię taką pogodę pluch, a la pluszka, a la deszczyk. Przysiądę się tu. I... Teraz już taką pogodę? Lubię i wtedy lubię w domu siedzieć. Ja w ogóle jestem, jeżeli chodzi o moją osobę, to jestem taka raczej domatorka. I ja taka byłam od zawsze. Lubię w domu siedzieć, lubię właśnie takie ciepełko domowe, a szczególnie jak jest taka pogoda jesienna. Dobra, ale nie będę tutaj o jesieni, bo jeszcze mamy lato. Dzisiaj jest średnio i ostatnie dni było też średnio. O, zaraz wam pokażę. Natomiast zapowiadają, że idzie ocieplenie i to dosyć spore. No nie wiem, czy oczywiście. No, a my wybieramy się na fajne zakończenie wakacji, już wam tak zdradzę. Także jutro czeka nas wyjazd i no, szaleństwo będzie szaleństwo. Słuchajcie, zaczynaliśmy wakacje z Tosią, kończymy wakacje z Tosią. Tylko no, tyle zdradzę na razie. Czyli najlepsze rozpoczęcie i najlepsze zakończenie. No. No fajnie. Lampki zaświecone już. A co ty miałeś widzom mówić? A słuchajcie, ja wam miałem powiedzieć, pamiętacie akcję z restauracją? Napisałem maila, to też wiecie, bo pisaliśmy maila jeszcze w sobotę, jak do was to nagrywaliśmy. Tak. No i pani kierownik menadżer, odpisała, że oczywiście chce się spotkać. No okej, okay, kiedy nam pasuje, wiecie, tak miło, kiedy nam pasuje. Wcześniej nie miała czasu, bo była to urlop, a to coś tam. Dobra, znaczy potwierdziliśmy i w poniedziałek jedziemy, słuchajcie, na spotkanie z panią menadżer, kierownik. No i jestem ciekawy, jakie ma nastawienie, bo jak ma bojowe nastawienie, może widzi ten filmik, to lepiej, żeby już stonowała, no bo by musiała sobie dać radę z opiniami, słuchajcie, na temat restauracji. Jej restauracji, którą ona prowadzi. Ale wiesz co, w internetach, w Google'ach, słuchajcie. Bo wiecie, no, bo na Google'ach jest takiego, że każde miejsce praktycznie ma jakieś tam opinie, nie? Można tam to dodawać. Nie wiem, czy oni to biorą. Chyba to jest z innych serwisów, bo w innych serwisach też są opinie. I dokładnie powtarzają się, słuchajcie, się nasze opinie. Nasza opinia się praktycznie powtarza ostatnie pół roku. Nikt nie ma zarzutów co do jedzenia. Jakieś tam sporadyczne, no ale wiecie, każdy ma inne podniebienie, każdy ma inny smak. Ale ludzie piszą, że jest dobre jedzenie, wszystko jest super,
fajne miejsce, no bo jest fajne, ale niestety obsługa jest do bani, żeby nie powiedzieć gorzej. I tu pani, nie wiem czy akurat ta pani, ale ktoś tam z tej restauracji odpisuje na te komentarze, wiecie, tych ludzi. I co najlepsze, od pół roku się pojawiają te same komentarze z restauracji, że oni postarają się coś z tym zrobić. Od pół roku nie udało im się zrobić, no może im się teraz coś uda w końcu zrobić. No i jestem bardzo ciekawy, jakie ma nastawienie. Bo jak nastawienie, to pani menager, menadżer, proszę już stonować. Ty będziesz tą iskrą, która to, te zmiany zapoczątkuje. Co ty, nie, jak już słuchajcie, ktoś wie, że ma taką opinię, nie robi z tym nic, ma to głęboko w D, bo klient i tak przyjdzie, jak będzie chciał. Zresztą ja wam powiem teraz ogólne takie jakieś nastawienie większości przedsiębiorców, że jakoś to będzie. No to. Jakoś to będzie, to każdy tak musi mówić, tak? W dzisiejszych czasach, ale ja jestem tego zdania, że, to znaczy ja zawsze tak wiecie, tak na plus. Słuchajcie, Marzenka ma aspiracje do świętych. Nie wiem, czy jest święta Marzena. Nie wiem, może będzie kiedyś. Ale wiecie co, ja po pierwsze to działanie, to, że jesteś niezadowolony z obsługi, to jakby nie jest działanie takie, wiecie, celowe, nie było, tylko po prostu nie wyrabiały się panie. Dwa, no ja uważam, że każdy ma szansę się zrehabilitować, nie? My popełniamy błędy jako ludzie, jesteśmy tak, tacy, wiecie, no upadamy, nie? No to dajmy sobie też szansę jeden ale drugiemu. Ale czy ja powiedziałem w którymś momencie, że ja nie daję no tu komuś... No błędy można naprawić, nie? Od tego jest reklamacja, no. Ciekawy jestem, ale słuchajcie, wracając jeszcze do tego mojego marudzenia wiecznego, gdybym chciał na nich marudzić, to bym już marudził dużo wcześniej, bo też prowadziliśmy kanał, też można było marudzić, ale jak było fajnie, to nie marudziliśmy. Ba, myśmy tam byli wiele razy i też nagrywaliśmy nawet i też był zawsze zachwyt. Zachwyt, słuchajcie, także to nie jest tak, że wiecie, mi jak zwykle odwaliło i nie, na Marzenie Marek. No ale na Misia ja też nie. Ale to nie na Misia, ja to jest, wiecie, to jest taka no, inscenizacja, no taka scenka, to nie, to jest inna bajka, ale tu we vlogach było tak jak było, nie, nikt nic nie świrował. I było tak. I było tak. No ale się niestety było i się zbyło, ale to samo z hotelem. Pamiętacie? Dwa lata temu też narzekaliśmy bardzo na hotel. Ale jak się okazało, dało się wszystko naprawić. Marek zadowolony, 20 na 10, nawet Marzena tyle nie dała. Jak ona to potem montowała, to się pyta, czy ja jestem głupi, że aż tyle dałem. Poza skalę wychodzisz. No ale no, słuchajcie, jak człowiek jest z czegoś zadowolony, to jest zadowolony. Tak samo słuchajcie u nas. Czy ja narzekałem na stolarzy? Nie. Ani razu. Wszystko było dobrze. Czy ja narzekałem na firmy od tych żaluzji? Nie. Ani razu. Ale potem... Czy ja narzekałem na firmę remontową, która nam zrobiła remont? Tak. Na tych narzekaliśmy. Na kogo jeszcze? Ale to ja wam powiem tak. Ciężko jest. To są wszystko... Dobra. To nie jest, no na przykład no ze strony jak Marka. Jak trzeba narzekać, Marka, to trzeba. To jest wynik tego, że po prostu jest to niezadowolenie i to nie jest wymyślane. To nie jest, no po prostu... Nie jest pod film, o, bo ktoś jeszcze powie, tak, że pod film, nie? I on to mówi zgodnie z prawdą, z rzeczywistością, także no... Oczywiście, to są moje odczucia, no ktoś może wiedzieć, no może pani menadżer, kierownik by była zadowolona, jakby tak obsłużyli, aby gdzieś poszła. Może by, wiecie, no bo też znam takie osoby... internetów, które wiecznie są, słuchajcie, to są tak osoby zadowolone z życia, że ja im tego zazdroszczę. No i znowu... Oni, słuchajcie, napiją się słonej kawy i będą szczęśliwe. Powiedz, jakie pyszne, nie? To są takie osoby. No, są takie osoby wiecznie ale to już, ale słuchajcie, nie, jak ktoś jest wiecznie szczęśliwy, no to ale sorry, ja ale mnie takie... Ja też jestem często nie taka osoba, pozytywnie. Ale sama wiesz, że to nie jest do końca szczere. Nie, ale... I to ci nawet znajomi mówią. Tak, bo Marzenka, tak, słuchajcie, idzie do kogoś, nie spróbuje sałatki, mówi, jaka sałatka pyszna. No bo ja już widzę, że ona będzie pyszna. Ania jest taką osobą, która by ci to od razu powiedziała. Marzena taka jest, nie? Także no, Marzena no ale zjadam, pyszna jest. Bo Marzena chce wszystkich zadowolić swoją wypowiedzią. Nie, to też nie tak, Marek. No nie, tylko nie z nami. Ze mną jest Michasia, ona tego problemu nie ma. Wali równo prosto z mostu. O, jakie wywleka teraz brudy, widzicie? No, dobra. Także, szczera prawda o mnie. W kolejnym vlogu nie będzie jeszcze nic z restauracji, ale w następnym będzie. Tak? No bo za 3 dni... To zobaczymy, czy jak będzie sytuacja, wiecie. Jestem bardzo ciekawy, jaka będzie postawa. No to na pewno wam tu coś... Na pewno się dowiecie na 100%. Coś także mi tu zaczyna być chłodno. Tak? A nie? Tak zawiucha? Słuchajcie, Marzena mówi, że bardzo ładna pogoda się zapowiada. Ja tylko czekam, kiedy zacznie grzmieć. No ale to jest prawda, zapowiada się ładna pogoda, no, jak tak te mówię. Chmury przejdą. No, ja tak mówię tak, ja już od wakacji tegorocznych nie patrzę w prognozę pogody. Nie no, ja patrzę, ale często się rozczarowuję, to nie ma sensu, wiecie. Byliśmy na Kaszubach, to tam miało być pięknie.
ale pięknie nie było. A jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, teraz mi się przypomniało, bo zrobiliśmy taką ankietę, znaczy ja zrobiłem. Dajcie, przytrzymam, bo ja wam pokażę, skąd nas bardziej kojarzycie, nie? Bo ostatnie czasy dla nas są... Marka to zastanawia, czy to jest TikTok, czy to jest YouTube, czy to jest Instagram. Ale ja wam powiem, że sorry, że nie patrzę się na was, ale mi się wydaje, że to jest zależność od medium społecznościowego i póki co na razie najwięcej osób kojarzy nas z YouTube'a. Z YouTube'a. No nie znam was, 2%. No to, ale ja słuchajcie, dziwię się, że z TikToka nas nie zna tyle osób. Znaczy, może dlatego, że to Instagram, wiecie? I tu może być tak, bo każde medium ma swojego widza, znaczy swojego użytkownika, nie? Mhm. Ale słuchajcie, to co się teraz na przykład dzieje, jak się idzie gdzieś, to większość osób kojarzy przynajmniej mnie. Marzena się ostatnio wszędzie zdziwiła. Znaczy zdziwiła, miała pretensje, czemu jej nie kojarzą z TikToka. Bo na każdym TikToku jesteśmy razem, nie? Tak, ale... A zawsze mnie po prostu tak. Wypatrzą gdzieś tam. Pan Marek, no bo wiesz, ty masz taki swój styl. I ja już mam, słuchajcie, taki... Jesteś bardzo kolorowy, że tak powiem, rzucasz kolorowy, się w tak. Oczy. Taka papuga. Napierdziela jak papuga. I słuchajcie, ja się zawsze pytam, bo mnie to ciekawi. A skąd kojarzycie? A skąd znacie? Z TikToka. Każdy z TikToka praktycznie. Niekiedy z YouTube'a tam ktoś mówi, ale... To zależy, kogo spotkasz, nie? Dobra, już się nie chwal. Ja chwali się i chwali, no. Dobra, możesz ładnie się pożegnać, bo masz ładny kadr. A ty się nie chcesz żegnać? Ja się z wami pożegnać. Bardzo ładnie żegnam. Ale ja muszę trzymać, żeby Marzenka ładnie... Dziękujemy za oglądanie vloga. Koniecznie dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, czekajcie na następne spotkanie z wami, tak jak my czekamy na was. No i widzimy się w następnym vlogu. Tymczasem idę się pakować. To na razie, pa!